Jest Lewandowski. Teraz Krzynówek. Nie dał się powalić. Utrzymuje równowagę. Zdążył w ostatniej chwili. Kolejna jesień to nie tylko spadające liście za oknem, deszcze i pochmurna pogoda, to także rozpoczęcie nowych sezonów piłkarskich i kolejne sportowe emocje na najwyższym poziomie. Pod warunkiem, że nie będziecie akurat oglądać polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Na rynku są obecne dwa wielkie tytuły piłkarskie, których nazw nie trzeba nawet wymawiać. Od lat toczy się między fanami dyskusja na temat, co jest lepsze, FIFA czy Pro Evolution Soccer. Każda gra ma swoje plusy i minusy, więc ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Początkowo prym wiódł produkt japońskiego studia Konami, czyli Pro Evolution Soccer. Jednak nieróbstwo deweloperów spowodowało spory spadek jakości w tej serii. Jest takie powiedzenie, że kto stoi w miejscu, ten się cofa i to idealnie podsumowuje sytuację PS-a. FIFA z kolei, pomimo gorszego startu, w pewnym momencie zaczęła ostro nadrabiać straty i można powiedzieć, że doprowadziła do remisu. Obecnie doszło nawet do nieco paradoksalnej sytuacji, gdyż miejscami oba te tytuły zaczęły upodabniać się do siebie nawzajem. Oczywiście cała ta sytuacja dotyczy FIFA w wersji na konsolę, bowiem poczynania programistów z wersją PC-tową wołają o pomstę do nieba. My dla Was przygotowaliśmy tę lepszą konsolową wersję i mamy ogromną przyjemność ją dziś zaprezentować. Wspaniały futbolowy show! Zaczynamy ten spektakl! Największą bolączką i zarazem wyzwaniem gry, która ukazuje się systematycznie co roku, jest wtórność i brak nowości. Co prawda, twórcy zawsze twierdzą, że ich produkt jest rewolucyjny, ale gracze nie są tacy ciemni i dobrze wiedzą, że to marketingowy bełkot. Zresztą, co można wymyślać aż tak rewolucyjnego każdej jesieni? Celnie, do partnera. Strata w ataku. Tym razem skupiono się również na usprawnieniach. Na celownik wzięto zachowania graczy, ich animacje, a także dribbling. Dzięki temu gra jeszcze bardziej zyskała, nie tylko na realizmie, ale także na miodności. Zachowanie piłkarzy na boisku również wtedy, gdy nie mają piłki, uległo poprawie, przez co nie zachowują się już jak przy głupym. Asue Koto. Mbami. Mamy rzut wolny. Potrafią zajmować odpowiednie pozycje, jak również wychodzić na nie, aby odebrać piłkę. Do tego mamy możliwość dryblowania w pełnych 360 stopniach. Oczywiście na początku nie jest to takie proste. Trzeba spędzić trochę czasu, aby opanować ten element. Dribbling możemy wzbogacić o widowiskowe sztuczki techniczne, które trzeba wykuć na pamięć, a jest ich całkiem sporo. Oczywiście nie każdy piłkarz potrafi dobrze zamieszać. Messi czy Ronaldinho nie mają z tym problemów, ale słabeuszami nic nie zdziałamy. No chyba, że potknięcie się o własne nogi można nazwać trikiem albo sztuczką. Korzyn. Rachwał. Ujek. No, będzie gol! Jeśli chodzi o tryby gry, to rozbudowano już te dobrze znane. Twórcy chwalą się ponad 50 zmianami w trybie menedżerskim. My nie daliśmy rady tego podliczyć. Ponoć wyniki spotkań, gdy pełnimy jedynie funkcję menedżera, są kalkulowane na podstawie potencjału zespołów, jednak mamy co do tego wątpliwości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że piłka jest okrągła, ale wychodzi na to, że potrafi być okrągła aż do absurdu. Namieszano też trochę w transferach. Jest więcej czynników wpływających na udany transfer. Wiadomo, że kasa jest tym najważniejszym, ale liczy się także prestiż naszego klubu, charakter danego piłkarza, a także poczynania konkurencji. W trybie Zostań gwiazdą rozbudowano tworzenie naszej wirtualnej gwiazdy. Najfajniejszą opcją jest możliwość pstryknięcia fotki naszej facjacie i umieszczenie jej na serwerach Electronic Arts. Stąd z kolei możemy ściągnąć ją do gry i wykorzystać jako teksturę twarzy naszego zawodnika. W tym trybie kierujemy tylko jednym piłkarzem i prowadzimy go po szczeblach kariery. W miarę upływu czasu wraz z naszymi sukcesami może on otrzymać powołanie do reprezentacji. Inną fajną opcją jest live season, czyli rozgrywanie meczów zgodnie z trwającym w rzeczywistości sezonem. Co tydzień możemy pobrać aktualizację i rozegrać mecz aktualnej kolejki rozgrywek w takich warunkach jak w rzeczywistości. Oczywiście wyniki ustalamy sami, ale jeśli jakiś piłkarz złapał kontuzję, no to niestety nie będziemy w stanie wystawić go na boisko. Strona techniczna jest bardzo dobra. Fakt, że czasem zdarza się dostrzec coś, co można by poprawić, jednak najważniejsze, że nie ma się do czego przyczepić. Zważywszy, że przez większość czasu kamera i tak jest oddalona, całość prezentuje się fantastycznie. Stadiony wyglądają rewelacyjnie, a do tego animacja piłkarzy jest naprawdę niesamowita.
Poruszają się prawie jak żywi, balansują ciałem, tracą równowagę, popisowo upadają. Docenicie to zwłaszcza przy dużym zamieszaniu. Co ciekawe, sędzia w grze stał się bardziej zintegrowany z boiskiem. Jeśli otrzymujemy kartkę, to nie włącza się animacja, tylko sędzia wyciąga od razu kartonik. Sędzia chciał chyba ostudzić gorące głowy. Czasem potrafi też oberwać piłką, pomimo że stara się uniknąć kontaktu z futbolówką. Wierzcie nam, zachowanie kalosza, jak i piłkarzy, powoduje, że czujemy się, jakbyśmy oglądali prawdziwy mecz, a nie siedzieli przed konsolą. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Jeśli chodzi o dźwięk, to nie mogło zabraknąć skandujących kibiców, no i oczywiście komentatorów. Znany duet Szpakowski-Szaranowicz powraca. Pomimo, że czasem zdarzają się im wpadki, bo nie zawsze komentarz pasuje do akcji, to jednak na pewno jest bardziej emocjonujący niż w poprzednich edycjach. Najważniejsze, że nie wkurza i nie ma potrzeby wyłączania obydwu panów. Spotkania United City. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Muzyka to bardzo różnorodny miks wielu gatunków, które usłyszymy w przerwach i między meczami. Co ciekawe, wykonawcy nie są już tak znani. Czyżby elektronikom kończyła się kasa, czy to zwykłe skąpstwo spowodowane zapewne kryzysem? Podsumowując, FIFA 10 to kawał dobrej gry, a także doskonały symulator piłki nożnej. Gra konsekwentnie zmienia się na lepsze i podąża w dobrym kierunku. Wirtualne kopanie piłki sprawia niebywałą frajdę, jest rajcowne i miodne aż do bólu. Pro Evolution Soccer będzie się musiało ostro napocić, aby dogonić rywala. Czy da radę? Dowiecie się już wkrótce, bowiem premiera PS 2010 zapowiedziana jest na koniec października. Nani? Eric? Plecho? A teraz Berbatov? Szansa! Ten gest mówi wszystko.